Uroczystość chrztu pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Ten okres przepiękny, ale też pełen paradoksów. Paradoksów, że Bóg Wszechmogący objawia się jako małe dziecko, że potężny staje się człowiekiem, nieśmiertelny przyjmuje Postać człowieka. I kończy to uroczystość Chrztu Pańskiego. Myślę, że każdy z nas w tym dniu jest zaproszony, aby naprawdę podziękować Panu Bogu za dar Chrztu. Ja sam, kiedy tak myślę, wydaje mi się, że my wiele rzeczy bierzemy jako takie oczywiste. Urodziliśmy się w katolickiej rodzinie, zostaliśmy ochrzczeni. Obecne statystyki Kościoła Katolickiego, które zostały opublikowane niedawno, pokazują, że dzisiaj bardzo wiele ludzi nie chrzci już swoich dzieci. Młode pokolenie, które ma problemy z wiarą, traci wiarę, odchodzi do kościoła, nie widzi sensu, aby samemu nie wierząc dokonywać swego rodzaju, byłaby to właśnie żenująca farsa, skoro oni w to nie wierzą, więc w pewnym sensie jest to postawa przynajmniej szczera i uczciwa z ich punktu widzenia. Ale chcielibyśmy Panu Bogu podziękować za, za naszych rodziców, za tych, którzy... Doprowadzili nas do Chrztu, którzy przynieśli nas, poprosili o wiarę w naszym imieniu. Ja byłem chrzczony jako dziecko, myślę, jak większość z nas. Nie prosiłem o wiarę, nie prosiłem o tą wielką łaskę, żeby móc doświadczyć właśnie sakramentu Chrztu, który wprowadza nas do Kościoła. Mamy siedem sakramentów świętych, ale wszystkie te sakramenty możemy przyjmować dopiero, kiedy przyjmiemy ten pierwszy sakrament, sakrament Chrztu Świętego. I myślę, że wielu z nas ma gdzieś z tyłu głowy, ponieważ może też tak zostaliśmy religijnie wychowani, że właśnie po przyjęciu chrztu, teraz nasze życie będzie takim jednym wielkim pasmem wspinania się na Wysoką Górę. To znaczy, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, mamy swoje wady, mamy swoje słabości, i teraz będziemy wspinać się na Wysoką Górę, na szczycie której jest świętość. Czyli jak tam dojdziemy, dadzą nam aureole. Mam nadzieję, że znajdą odpowiedni rozmiar dla każdego z nas i my wtedy dumnie będziemy wypinać piersi i mówić: zobaczcie, jacy jesteśmy wspaniali. A życie duchowością sztu jest odwrotnością tej drogi. Nie jest to droga wchodzenia do góry, zdobywania jakichś zasług czy cnót. Jest to droga schodzenia na dół. Droga pokory, jak te siedem stopni sadzawki chrzcielnej, po których schodził katechumen, aby zanurzyć się w wodach chrztu, w wodach śmierci, aby wynurzyć się z nich jako właśnie nowy człowiek do nowego życia. I chcieliby Panu Bogu pozwolić. Bycie chrześcijaninem, wzrastanie na drodze chrześcijańskiej to nie jest odkrywanie, jaki ja jestem coraz lepszy, wspanialszy, coraz bardziej cudowny. Jest na odwrót. Jeżeli ktokolwiek prowadzi życie Boże i Pan Bóg będzie go prowadził, to dana osoba będzie coraz bardziej otwierać oczy i będzie widzieć, jakim naprawdę jest grzesznikiem. Jaką jest osobą słabą, jak sobie nie radzi, jakie ma problemy. Pozwólmy Panu Bogu się tak prowadzić. Pozwólmy Panu Bogu, właśnie, by ta duchowość Chrztu mogła się w nas objawić czyli to schodzenie po stopniach pokory na dół że ja chcę widzieć, że jestem miłowany przez Boga, ale że jestem grzesznikiem ale miłowanym przez Pana Boga. Życzę więc Wam i sobie, w, tym, w tę uroczystość Chrztu Pańskiego, Taki naprawdę wielki wdzięczności. Myślę, że warto zapytać się, czy pamiętam datę mojego chrztu, czy może wiem, kto mnie ochrzcił, czy błogosławię Pana Boga za ludzi, którzy może dokonali tego rytu, ale myślę, dużo jest ważniejsze też za ludzi, którzy potem w ciągu życia przekazywali mi wiarę. Czy to byli rodzice, dziadkowie, czy katechiści, katechetki, siostry zakonne, może inni ludzie, którzy podarowali nam słowo życia. Powiedzieli, że Bóg nas kocha, że Pan Bóg nas stworzył, że Pan Bóg pragnie dla nas zbawienia za darmo właśnie, że Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał, aby podarować nam życie wieczne za darmo. Życzę wam i sobie odkrywania tej tajemnicy Chrztu Świętego, odkrywania pięknej tajemnicy Bożej miłości, która jest za darmo. Myślę, ten sakrament yy, w sposób szczególny właśnie, ponieważ przyjmują Go często dzieci, pokazuje istotę każdego sakramentu. Istotę. Darmowości, że Pan Bóg daje wszystko za darmo, bo wprowadzenie do Kościoła, wprowadzenie do życia Bożego, łaska, że zaczyna od nas zamieszkiwać trójca święta od momentu Chrztu, że są darowane nam wszystkie grzechy łącznie z grzechem pierworodnym, te konsekwencje sakramentów Chrztu, wszystkie dostajemy. Za darmo. Więc tej wielkiej wdzięczności, za dar naszego sztu, wdzięczności, która daj Boże, również przerodzi się w misję ewangelizacji, abyśmy mogli innym głosić tę darmową miłość Boga, niech nam da dobry Bóg. Amen.